Zrobiło się mroźno i śnieżnie, czyli zaczęliśmy sezon zimowy. Tak, ale nie tylko za sprawą armatek na Stoku Maltaski, gdzie właśnie jesteśmy, ale zima rozpoczęła się na dobre. Odczuwalna temperatura? Minus 15? No jest na pewno minus 15 stopni Celsjusza, ale pokażemy Państwu, że na nartach rzeczywiście można się rozgrzać, a zwłaszcza kiedy jest ta moc adrenaliny, gdy pędzimy ze stoku. No i właśnie, będzie o nartach, o snowboardzie i jak widać o biegówkach. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Treningu dla Każdego. No to co, zaczynamy. Ruszamy. XXII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już za nami. Grała dla dzieci i seniorów w niedzielę 12 stycznia. Pomaganie odbywało się także na sportowo. Przyczyniła się do tego m.in. drużyna Szpiku, organizując nad Maltą już po raz ósmy bieg ze światełkiem maltańskim. Pomysłodawcą biegu jest Przemek Walewski. 3, 2, 1, start! Biegniemy dla tych, którzy potrzebują pomocy. W tym roku orkiestra gra zarówno dla tych najmłodszych, jak i najstarszych. A to, co łączy obie te sfery życia, to jest sport. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I ważne, żebyśmy byli zdrowi. A tylko sport, ruch, rekreacja jest nam w stanie zapewnić zdrowie. Bieg ze światełkiem maltańskim staje się coraz bardziej popularny. Z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej zawodników. Co skłania tych, którzy biegną po raz pierwszy? Ja dla mojego chłopaka, który w lutym była tutaj też cała akcja drużyny Szpiku dla Nikodema, biegnę i Ewa tak samo. Biegnę przyjaciela. To jest potrzebne chyba dlatego, bo to rozgłaśnia całą drużynę Szpiku, rozgłaśnia całą sprawę i rzeczywiście zwraca uwagę, że to jest jednak potrzebne. Ludzie często nie są świadomi, a takie małe rzeczy w sumie wpływają na to, że większość ludzi się o tym dowiaduje. W niedzielę w biegu ze światełkiem maltańskim pobiegło prawie 200 uczestników. Pługiem, na krechę lub girlandem. Nieważne jak, byle bezpiecznie. Sezon zimowy w pełni, my przypominamy o 10 przykazaniach narciarza. Mówimy również o tym, jakich wychowanków ma poznańska Maltaski. Sezon narciarski rozpoczął się na dobre, jest to oczywiście świetna zabawa, ale też trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Powiedzmy w takim razie, co jest najważniejsze na stoku narciarskim, jak się musimy zachowywać? Powiedzmy o tym, żeby nie patrzeć tylko w dół, ale także i za siebie, no i przede wszystkim no, na to, czy na kogoś nie wjeżdżamy na przykład. Tak, dla narciarzy bardzo ważną i istotną sprawą jest to, żeby przeczytać sobie i zapoznać się z dekalogiem narciarza. To jest 10 bardzo prostych punktów, które mówią o tym, jak się zachować na stoku, żeby po prostu było bezpiecznie, tak? Między innymi jest to omówione, mówi się w tym dekalogu o tym, jak wychodzić na stok, jak włączać się w ruch na stoku, kto ma pierwszeństwo na stoku, gdzie możemy się bezpiecznie rozbić na przerwę. No generalnie wszystkie punkty, które powinniśmy zachować na stoku. Najważniejsze jest to, jak właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, że jeżeli chcemy się włączyć do ruchu, to jest tak jak na ulicy, tak? Zawsze ci, którzy są już w ruchu, mają pierwszeństwo. Tak? Jeżeli jest pusty stok, dopiero wtedy możemy sobie wejść na stok, czy włączyć się w ten ruch. Następnym takim ważnym punktem jest to, że jeżeli już się poruszamy wszyscy na stoku, to zawsze pierwszeństwo mają ci, którzy jeżdżą na dole. Ci, którzy jeżdżą na dole, nie widzą tego, co się dzieje do góry, tak? Więc zjeżdżający z wyższych partii gór muszą zawsze ustąpić miejsca tym, którzy są na dole. Jeżeli chcemy podchodzić na stoku, to zawsze bokiem, gdzieś zupełnie po lewej, po prawej stronie, nigdy na środku. Jeżeli coś się wydarzy na stoku, to zawsze też musimy te miejsca bardzo oznaczyć, zabezpieczyć. Dla wszystkich tych niekoniecznie maluchów, którzy zaczynają przygodę ze sportem, fajnym miejscem właśnie jest taki stok jak maltaski. Tutaj można nauczyć się podstaw nie tylko jazdy, ale także tego dekalogu.
Maltaski jest idealnym miejscem na to, żeby rozpoczynać swoją karierę narciarską. Już od 4 roku życia prowadzimy takie zajęcia, mamy nowe produkty też, w których 4-latki mogą zaczynać swoją przygodę z narciarstwem. Już od najmłodszych lat to jest też dobre, żeby dzieci się rozwijały w tym sporcie, ponieważ raz, nie boją się, dwa, są miękkie jak gumy, tak, i bardzo szybko łapią podstawy nauki i fajnie się poruszają po stoku. Pamiętajmy o tym też, że bezpieczeństwo, o czym wcześniej wspomnieliśmy, na stoku jest bardzo ważne, czyli każdy oczywiście kask. Tak? Do 16 roku życia wszyscy. Tak, wszyscy do 16 roku życia. U nas też jest taki przepis, na stoku nie ma prawa wyjść osoba poniżej 16 roku życia bez kasku. Tak? To o tym pamiętajmy, miejmy rozwagę i tutaj na stoku w Poznaniu i w górach. Stok Maltaski może nie wydaje się taki duży, ale się okazuje, że na takim stoku można też dochować się olimpijczyka. Reprezentant Maltaski wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Tak, zgadza się. Jesteśmy dumni, szczęśliwi z tego powodu, że Mateusz Garniewicz, wychowanek naszego stoku, będzie nas reprezentował, Polskę, Poznań, klub Maltaski na Olimpiadzie w Soczi. Historia z Mateuszem jest ciekawa, ponieważ zaczynał u nas w klubie Młodzieżowym Centrum Sportu, później też reprezentował klub Maltaski i zawsze jako już najmłodszy brzdąc, taki 4-letni, jeździł w grupach narciarskich z 12-13-latkami w grupie. I ciekawe jest to, że właśnie zawsze jeździł jako pierwszy tuż za instruktorem, czyli już bardzo go kręciła prędkość i już od najmłodszych lat miał bardzo dobre wyniki w narciarstwie zjazdowym. No i to przyniosło efekt. Kupienie nart czy snowboardu i odpowiedniego stroju na stok to nie wszystko. Pamiętać należy także o konserwacji swojego sprzętu w specjalnych serwisach. Przed sezonem, a czasem nawet i w trakcie sezonu, musimy też wybrać je do serwisu, przygotować te narty, nasmarować je, kąty posprawdzać. Właśnie opowiedzmy o tym, co musimy zrobić przed sezonem w serwisie. Przed każdym wyjazdem należy narty przygotować, czyli tak jak wspomnieliśmy, to jest naostrzenie nart i nasmarowanie, tak, żeby był poślizg po prostu, żeby narta nie była sucha. Tak. To robimy zazwyczaj przed wyjazdem, jeżeli często wyjeżdżamy, to częściej smarujemy i ostrzymy narty, jeżeli rzadziej, to oczywiście rzadziej, ale starajmy się raz w sezonie narty po prostu naprawić trochę. W nartach możemy tutaj ustawić kąt, w naszym serwisie ustawiamy uniwersalny kąt 88 stopni. Ostrzymy nartę tak, żeby właśnie mocno trzymała krawędź i smarujemy, my akurat smarujemy smarem uniwersalnym, który działa w temperaturach od plus 5 stopni do minus 15. Zawodowcy mogą smarować narty w odpowiednich warunkach. Justyna Kowalczyk na zawody do Soczi bierze 140 par nart aż i cały sztab, który dba o jej serwis tych nart. Tutaj bardzo ważne, istotne jest to, żeby dobierać odpowiednie smary, ponieważ jeżeli jest mokro, to smary się daje inne, żeby po prostu narta się nie zatrzymywała, żeby Justyna Kowalczyk jak najszybciej biegała na nartach i żeby zdobywała najlepsze medale. Nastawienie na jak najlepsze wyniki, regularne treningi, współzawodnictwo. Słowem, sport zawodowy. O jego powodzeniu decyduje jednak nie tylko nasza fizyczność, ale w dużej mierze nasza psychika. Prawie każdy doświadczony sportowiec zna swoją wytrzymałość, kondycję i pokłady energii. Rzadko który jednak wie, jak pobudzić swoją psychikę, aby osiągać lepsze wyniki. My staramy się temat przybliżyć. O psychologii sportu zaczęło być głośno za sprawą Małysza, gdy profesor Blecharz przyczynił się chyba w niemałym stopniu do sukcesów naszego skoczka z Wisły. Dokładnie tak. Profesor Blecharz uważany jest za ojca współczesnej psychologii sportu i niewątpliwie to on dał nam, jego następcom, duże pole do popisu. To dzięki profesorowi wszyscy sportowcy, bo nie tylko pracował z Małyszem, a Małyszu było głośno, ale wielu sportowców różnych dyscyplin osiągnęło sukcesy. To on zapoczątkował niejako modę, ale sami sportowcy również zrozumieli, że duża komercjalizacja i profesjonalizacja sportu skłoniła ich do tego, aby korzystać z usług
coacha, trenera mentalnego, aby zbliżyć się do sukcesu, tym samym realizować siebie i osiągać wysokie wyniki. Czyli sportowca nie powinno dziwić, że w sztabie szkoleniowym znajduje się psycholog sportu, czy może się mylę? Już teraz coraz mniej jest tego zdziwienia z racji tego, że coraz więcej trenerów drużyn, trenerów indywidualnych, trenerów przygotowania fizycznego również zwraca na ten aspekt mentalny uwagę. Jeszcze kilka lat temu było tak, że to zawodnik kierowany trenerem, sugestią trenera, trafiał do nas do gabinetu, trafiał do mnie, no i tak naprawdę nie wiedział, czego oczekiwać. Dziś świadomość sportowców jest znacznie większa, sportowcy trafiają z własnej woli, przychodzą zawodnicy różnych dyscyplin i tak naprawdę przychodzą po to, nie jak standardowo i stereotypowo myślimy, że zawodnik u psychologa jest zawodnikiem chorym, zawodnikiem z deficytem poznawczym, czy też emocjonalnym, czy motywacyjnym. Przychodzą po to, aby zwiększyć swój potencjał, aby osiągać z dnia na dzień coraz większe wyższe wyniki i dążyć do sukcesu. Kondycję fizyczną można wytrenować i wiemy, jaki jest kres. Natomiast niewiele wiemy o naszych zasobach mentalnych. Ile potencjału tkwi w naszej głowie? Trudno ocenić tak naprawdę na pierwszy rzut oka, jakie pokłady mentalne drzemią w zawodniku. My dokonujemy szerokiej diagnostyki. Kiedy zawodnik trafia do gabinetu, jesteśmy w stanie w wyniku zebranego wywiadu, w wyniku kilku czasami tygodniowej obserwacji jego poczynań zarówno w sferze tej zawodowej, jak i prywatnej, ocenić, jak on funkcjonuje. Posługujemy się również w diagnostyce specjalistycznymi testami. Testami, które badają wymiary temperamentu, osobowości, które badają funkcje poznawcze, które badają stan emocjonalny i motywacyjny zawodnika. Oceniamy, co również wyznacza trasę naszych działań, koncentrację uwagi, poziom poczucia własnej wartości, pewność siebie, skalę motywacji i zaangażowania zawodnika, jego umiejętności kontroli emocji, to jak radzi sobie w sytuacjach trudnych, czyli jak radzi sobie ze stresem. Pomagamy mu, i to już na samym początku, wyznaczyć cele krótko i te długodystansowe. Pomagamy mu i pokazujemy mu umiejętność relaksacji. Dajemy mu narzędzia takie jak wizualizacja. Prowadzimy z nim trening interpersonalny. To już wszystko w tym odcinku Treningu dla Każdego. Ja trochę zmarzłam. No, ja przyznam, troszeczkę też, ale powrócimy znowu na stoki narciarskie, ponieważ zima w pełni i pokażemy, jak na nartach biegowych można podbiegać, tak jak Justyna Kowalszyk pod Val di Fiemme. Dokładnie, a oprócz tego będziemy również biegać wokół Jeziora Maltańskiego, no ale to wszystko już w kolejnym odcinku. Z tego miejsca Państwa zapraszamy.